Cześć, ja jestem Liduch, a to jest Krypta TV. Fallout oznaczony numerem 4 pełen jest klimatu noir. Dobre sąsiedztwo aż nim kipi. Diamond City też. Przez wątek główny przetacza się motyw porwania, prywatnego detektywa oraz gangsterów. Czwórka nie była to jednak pierwsza gra z serii posiadająca elementy tej stylistyki. Pierwszą dawkę postapokaliptycznego noir otrzymaliśmy w drugim Falloutie, w szczególności w Nowym Reno, mieście gangsterów, dziwek, prochów i hazardu. W tym filmie nie chciałbym podawać wam przykładów motywu noir w Falloutie, tylko przybliżyć wam definicję tego słowa oraz jego występowanie w popkulturze. Czym jest noir? Tego dowiecie się oglądając dalszą część tego filmu. Zaczynamy. Noir to nurt, styl bądź też amerykański gatunek filmowy wywodzący się z kina gangsterskiego. Szczyty popularności zdobywał on w latach 40. oraz 50. XX wieku. Zwany był czarnym kinem. Filmy noir unikały podziału na dobro i zło. Granica między nimi często się zacierała. Unikały szczęśliwych zakończeń oraz moralizowania. Ukazywały mroczną stronę ludzkiej natury. Człowieka, jego perwersje oraz najmroczniejsze instynkty. Wszystko kręciło się wokoło tematyki przestępczej, gangsterów i ich działalności. Typowymi bohaterami kina noir byli prywatni detektywi, skorumpowani gliniarze, przypadkowi ludzie wplątani w świat przestępczy oraz femme fatale, czyli kobiety fatalne, przynoszące mężczyznom zgubę oraz wykorzystujące ich. Wizerunek kobiety fatalnej utrwaliły Lauren Bacall w Wielkim Śnie, Barbara Stanwyck w Podwójnym Ubezpieczeniu i Rita Hayworth w Gildzie. Czarne kino powstało po II wojnie światowej i związane było z atmosferą pesymizmu i niepewności, jakie towarzyszyły tym czasom. Wywołały je gwałtowna industrializacja i urbanizacja kraju, a także zmiany obyczajowe, takie jak pojawienie się konsumpcyjnego społeczeństwa masowego. Terminu noir po raz pierwszy użył krytyk filmowy Nino Frank w 1946 roku. Spopularyzowali go francuscy krytycy, którzy opublikowali w 1955 roku książkę Panorama amerykańskiego kina czarnego. Nazwa została zaczerpnięta od serii noir. Serii wydawniczej wydawnictwa Jalimard Press, w ramach której ukazywały się przed II wojną światową francuskie wydania amerykańskich powieści kryminalnych. Warstwa wizualna filmów noir odwoływała się do europejskiej kinematografii na czele z niemieckim ekspresjonizmem. Z kolei skomplikowane profile psychologiczne bohaterów inspirowane były teoriami Zygmunta Freuda. Pierwszym filmem noir był Sokół Maltański z 1941 roku w reżyserii Johna Hustona. Był on remake'iem filmu o tym samym tytule z 1936 roku i jednocześnie adaptacją książki również pod tym samym tytułem. Uważany jest za jeden z najlepszych filmów detektywistycznych w historii kina. Opowiadał on o dwójce prywatnych detektywów, do biura których przychodzi tajemnicza kobieta z jakby się wydawało banalną sprawą. Niestety jeden z nich zostaje zamordowany już podczas pierwszej nocy śledztwa. Jego współpracownik musi wyjaśnić, kto stoi za jego zabójstwem, dlatego bierze udział w niebezpiecznej grze prowadzonej przez mordercę. W trakcie całej intrygi przewija się wątek złotej statuetki, Sokoła Maltańskiego. Samuel Spade, główny bohater filmu, cyniczny idealista w fedorze oraz płaszczu, wiecznie z papierosem w ustach, stał się pierwowzorem dla wielu postaci kina noir. Nawiązaniem do tego filmu jest bar Sokół Maltański, mieszczący się w śródmieściu Hub w pierwszej odsłonie Fallouta. W drugiej pojawia się w specjalnym spotkaniu Kafejka Niespełnionych Marzeń. Do innych ważnych dzieł kina noir należałoby zaliczyć filmy takie jak Wielki Sen, Laura, Gilda, Podwójne Ubezpieczenie, Człowiek z Przeszłością, Dama z Szanghaju, Bulwar Zachodzącego Słońca, Asfaltowa Dżungla, Kobieta w Oknie, Mroczne Przejście oraz Nagie Miasto. Ze współczesnych dzieł kina do stylistyki noir mocno nawiązuje film Sin City, Miasto Grzechu, nakręcony na podstawie komiksów z serii Sin City Franka Millera. Tak samo jego kontynuacja o podtytule Damulka Warta Grzechu. Motywami kina noir mocno inspirowali się twórcy legendarnego Łowcy Androidów. Akcja filmów noir toczyła się zazwyczaj w wielkich metropoliach. Charakterystycznym widokiem były ulice zalewane strumieniami deszczu. Najbardziej znanym aktorem kina noir był Humphrey Bogart, znany m.in. z wymienionego wcześniej Sokoła Maltańskiego, w którym to zagrał główną rolę. Jego rola oraz film ustaliły nowe standardy kina. Wraz ze swoją żoną, Lauren Bacall, tworzył najpopularniejszy duet aktorów na świecie w tamtym okresie. Innym popularnym duetem byli Adrian Ladd oraz Veronica Lake. Najbardziej znanymi aktorami reprezentującymi ten gatunek filmowy byli James Cagney, Richard Conte, Richard Widmark oraz Robert Mitchum. Ikonicznymi aktorkami czarnego kina były Rita Hayworth, Jane Greer oraz Barbara Stanwyck. Koniec świetności filmów noir miał miejsce w połowie lat 50. Za obraz wyznaczający zmierzch ery tego kina uważa się Śmiertelny Pocałunek z 1955 roku. Była to ostatnia tak duża produkcja tego typu. Filmy noir zeszły do podziemia. Stały się formą produkcji niskobudżetowych. Jednak w Europie, głównie we Francji, filmy noir wciąż biły rekordy popularności jeszcze przez wiele lat. I to by było tyle w tym temacie. Ja już się z wami żegnam. Dzięki za oglądanie i do następnego razu. Cześć!